A już niewygodnie się robi, jak się w stanacie robi, co? Ja mam tutaj luzik, nawet w razemkach nie jestem, słuchaj. Ja mogę tutaj jechać wszystkich po Kto dziewięć piątków odsłucha jak trzeba, nie zostanie lipkiem, lecz pójdzie do lewa. Dzień dobry. Cześć! <noise> Widzieliśmy się o dawno temu. Jak jeszcze y, byłaś zwykłym człowiekiem, a nie... Już nie e, jesteś jest zwykłym teraz człowiekiem. zwykłym człowiekiem. Właśnie słyszałem, słyszałem, że dobrze poszło. Z 6-7 głosów, ile tam było? <noise> 89 tysięcy, mój drogi. Ponad. Matko święto więcej, to nawet więcej. <noise> tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jak, w nowej, jak się czujesz w nowej rzeczywistości? Czuję się bardzo dobrze. Jestem teraz poważną senatorką Rzeczypospolitej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten podcast po prostu y, będzie teraz bardzo poważny. Będziemy poruszać tylko najważniejsze kwestie dla kraju. I po prostu próbować będziemy rozwiązywać najistotniejsze problemy z jakimi mm, mamy w Polsce do czynienia, ale to nieprawda. No. <laughs> Nie, słuchajcie, jestem teraz, y, y, dobra, mówię, o co biega. Ja te, wygrałam wybory do Senatu w okręgu numer 63, czyli w okręgu kaszubskim, bardzo trudnym i konserwatywnym. Pokonałam wojewodę pomorskiego w tych wyborach, uzyskałam ponad 89 tysięcy głosów wygrałam zdecydowaną przewagą ponad 10 tysięcy, prawie, przepraszam, 10 tysięcy głosów i jestem teraz senatorką i zasiadam w Senacie. I to jest bardzo poważna sprawa. Naprawdę. I nie mam tutaj absolutnie... Ja wiem, że ja się uśmiecham, ale ja się zawsze uśmiecham. Podobno dzięki temu uśmiechowi między innymi wygrałam wybory. Tak wszyscy mi mówili, że ten uśmiech musi po prostu wygrać. Ale sprawa jest absolutnie poważna i chciałam powiedzieć, że absolutnie poważnie do niej podchodzę i nie będzie tutaj żadnych kpinek i, i szydzenek z Senatu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jestem nadal Anką Górską z razem i razem z synem mojego taty, znaczy jego taty, nie mojego. Żeby było jasne. No. <laughs> ja nic o tym nie wiem. <laughs> Będziemy nadal. Nie jak to powiedzieć, Będziemy nadal nagrywać ostatni piątek miesiąca. Tym bardziej, że wyobraź sobie, synu, że ostatnio mieliśmy live'a chyba tydzień temu w, w takim gronie poselsko-senatorskim. A widziałem, widziałem. I ktoś tam zadał pytanie, czy będzie ostatni piątek miesiąca nadal nagrywany. No, więc to mamy jakiegoś o, jedną osobę, która Słuchacze, nas słucha. Jest słuchacz. I upominam się. do mnie się. też napisały, ale do mnie też napisałeś trzy osoby, więc, więc tak, więc e, ktoś tam jest. Ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Pozdrawiam e, Migasa, <gry> który zastąpił mnie raz tutaj w w jednym z odcinków. Nagrywaliście razem? Tak, zrobiliśmy bardzo feministyczny odcinek. Tak. Miadaliśmy o kobiecych ważnych sprawach, o waszych prawach, jakie wam przysługują. To zawsze tak jest, jak dwóch mężczyzn eee, siądzie, to od razu się takie tematy nie nasuwają. No, oczywiście, no, Więc... popatrzmy, jak to wygląda w polskim parlamencie. Dzisiaj była debata w Sejmie o in vitro i też, jakby, bardzo dużo mieli do powiedzenia konserwatywni mężczyźni, którzy nigdy nie będą, jak gdyby, korzystać z usługi in vitro, ale nie zmienia to faktu, że mieli dużo do powiedzenia w tej sprawie. Oraz starsze panie, które już też raczej nie skorzystają. Z in vitro i nawet jedna z nich opowiadała rzeczy typu: Jest 120 tysięcy zamrożonych chłopców i dziewczynek. W Polsce. Tak. Ale Brown też dołożył swoje. A tak, rampy osięcimskie. Nie, no było tam naprawdę, było grubo. Ja nawet miałam dzisiaj e, okazję śledzić część tej debaty z galerii sejmowej, bo mam teraz taki. E, taką super mod, że mogę sobie po prostu mam legitymację senatorską i mogę sobie wejść na posiedzenie Sejmu i y, na galerii sobie uzasiąść jak pani senatorka. Czyli nie musisz odpalać YouTube'a jak większość Polaków? Yy, tak, tylko... mogę sobie oglądać jeśli jestem na miejscu w Warszawie, a akurat tak się złożyło, że dzisiaj musiałam być w Warszawie, więc ym, więc sobie weszłam na galerię i słuchałam tego, tej pierwszej części, gdzie były oświadczenia klubów i prezentowany był projekt i oświadczenia klubów, to Obserwowałam sobie na żywo, potem musiałam lecieć tam dalej, załatwiać różne sprawy, no i wracałam przede wszystkim dzisiaj do domu, więc już teraz nagrywamy tutaj z mojego streszyna, na Pomorzu, na, na prawie na Kaszubach, w sumie na Kaszubach. No i ale jeszcze tak, tak, w sumie, bo rzadko się zdarza, rzadko mam okazję rozmawiać z kimś, kto jest w polskim senacie. Jakie to uczucie? Wchodzisz pierwszy raz na salę. No, właśnie powiem szczerze, że chyba z tego przejęcia i z takiego zaaferowania, i też trochę z tego, że organizacyjnie też tego dnia się dużo działo. Bo jakby pierwszy raz, jak wyszliśmy na salę, to w ogóle nie na posiedzenie, tylko na szkolenie z tego, jak działają te maszynki do głosowania. Znaczy. To szkolenie jest potrzebne? Myślisz? Nie, nie sądzę, bo dostaliśmy wcześniej ten materiał jakby w, w formie i PDF-u, i wydruków, bo też jeszcze się zdarza, że w senacie się drukuje dużo rzeczy, jest na papierze, albo się głosuje na kartce. Okay. Ale to w wyjątkowych sytuacjach. Jedna była taka sytuacja. Natomiast, no, a potem było szkolenie takie dla senatorów z dostępu do informacji niejawnych, no bo my musimy mieć taki certyfikat, żeby móc po prostu wykonywać swoją pracę, bo czasami e, materiały, które dostajemy na posiedzenia, no to zawierają, mogą zawierać jakieś informacje niejawne, więc musimy odbyć takie szkolenie uzyskać taki, taki certyfikat, że możemy te informacje e, posiąść. I i to odebrało też trochę taką magię, że się pierwszy raz schodzi na tą salę już na posiedzenie. Generalnie sala, sala senatu jest mm, zupełnie inna niż ta sejmowa. Ona, nie, ona jest taka bardziej nowsza, trochę. Yy, ja bym uczciwie, że miałam trochę bardziej takie porównanie do jakiejś sali wykładowej na uczelni. Coś w tym stylu, okay. tak? Bo ona jest mniejsza, jednak osób w Senacie jest 100. Jest bardzo mało też miejsca dla ewentualnych gości, którzy mogą przyjść, bo nie ma takiej galerii, jaka jest w Sejmie, że może tam wejść kilkadziesiąt osób na spokojnie, tylko jest tych miejsc raptem kilkanaście. Więc to nie robi takiego hiper wrażenia. Ale już jak trwa posiedzenie, jak już widać te, no wszyscy też się to trwa to całe prowadzenie tych obrad, jak już jest wybrany marszałek i jest taka, wszyscy zwracają się w tymi formułami do siebie, to już rzeczywiście się pojawia takie uczucie, kurde, no, poważna sprawa, nie? No, to jest to. Tym bardziej, że dla mnie to było też fascynujące, to pierwsze posiedzenie, które było 13 listopada, że ja już wtedy występowałam, na Mównicy Senackiej, bo prezentowałam tak, 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 kandydaturę mojej koleżanki partyjnej współprzewodniczącej Słucha, razem. Słuchałem. Tak, na wicemarszałkinie Senatu i, i Magda została tą wicemarszałkinią, jeszcze raz gratki. Oczywiście dzięki mojemu swojemu wystąpieniu. No właśnie miałem mówić, <laughs> że poszło twoje ten, więc... Nie, ale rzeczywiście to, to było takie, i to było widać zresztą też osoby, które przyszły, bo tam parę osób od nas y, z partii przyszło y, obserwować to na żywo, ale też potem, jak oglądałam sobie nagranie, mówię: O, kurczę, widać, że się denerwuje, nie? Że ten pierwszy raz jednak, a górska wcale nie taka, tym fara rara, nie? Jednak się, jednak się denerwuje. Ale powiem Ci, że to przechodzi takimi etapami, to, to oswojenie się z tą, ym, z tym, że się jest tą senatorką, bo. Pierwsze takie wydarzenie, które już było związane stricte z tym, że wypełniłam, wypełniałam ten mandat, to jeszcze przed ślubowaniem zostałam zaproszona na taką uroczystość do jednego z miast w moim okręgu dobytowa. To była taka uroczystość upamiętniająca noc kryształową i zburzenie synagogi w tym mieście. I nie uprzedzono mnie wcześniej o tym, ale na miejscu podszedł do mnie organizator tego wydarzenia i poprosił, żebym powiedziała kilka słów. I ja, która nigdy nie mam z tym problemu. W sensie, wiesz, ja mogę gadać. Ja jestem tego stworzona. Po prostu, jak bym nie była w Senacie, to bym była mówcą motywacyjnym na tych tokach albo coś tam. Na pewno. I tak się zdenerwowałam, że muszę teraz wymyślić w ogóle te kilka zdań na temat tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym mieście. Jakoś to ubrać w jakieś mądre słowa, może o, jeszcze odnieść do bieżącej jakiejś tam sytuacji, że autentycznie. I dzisiaj to mogę powiedzieć. Jak mówiłam, to drżały mi nogi. W sensie, pierwszy raz takiego uczucia doznałam. Więc słuchajcie, nawet dla takiej wyszczekanej gówniary, bo za taką mnie część osób uważa, przecież um, nie jestem gówniarą. autor gówniary teraz. Chociaż nie tak, jestem już niestety już. gówniarą. Chciałabym być to są to sytuacje nowe i rzeczywiście też czasami trochę napawające mnie takim stresem, ale już się chyba generalnie z tym oswoiłam pierwsze koty zapłatę mam ze sobą jadę w sobotę na otwarcie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Stężyca i to są też te moje nowe obowiązki, które będę wypełniać na przykład dobra, no to chyba wiemy Widzimy, że dalej jest ten vibe, jest flow, <laughs> więc e, Pani Aniu, e, Pani senator, e, Senatorko, czy Razem jest w opozycji? Razem jest w koalicji parlamentarnej lewicy. Hmm. <laughs> Mamy sklub parlamentarny lewicy, który współtworzymy razem z nową lewicą Polską Partią Socjalistyczną oraz Unią Pracy. Natomiast partia razem zdecydowała, że nie wchodzi do rządu. Czyli jakby nie będziemy tworzyć tego gabinetu, nie przyjmujemy żadnych stanowisk w ministerstwach, w urzędach wojewódzkich itd. itd. Czyli jak gdyby nie jesteśmy częścią obozu rządzącego, ale jesteśmy częścią oczywiście demokratycznej koalicji, poprzemy powstanie nowego rządu i będziemy z tym nowym rządem dealować i próbować z nim jak gdyby umawiać się na konkretne, ważne dla nas rozwiązania. Podjęliśmy taką decyzję na podstawie ważnych czynników które wyniknęły w trakcie takiego trwającego przez jakiś czas procesu negocjacyjnego, gdzie no niestety nie udało nam się uzyskać pewnych gwarancji realizacji jakichś podstawowych naszych rzeczy programowych. Zależało nam, myśmy mieli bardzo długi katalog tego, wiadomo, że to są negocjacje i wiadomo, że nie wszystko z tego katalogu Wejdzie, no bo to nie jest rząd partii razem. My sobie zdajemy sprawę z tego, jaki jest układ sił w parlamencie. Ale niemniej jednak, kiedy na przykład y, padały na różnych giełdach nazwisk, chociażby nazwisko Marcyjny Zawiszy jako minister zdrowia, no to my mówiliśmy wprost podczas negocjacji programowych, że okej, okay, my jesteśmy gotowi rozmawiać o objęciu tego ministerstwa, żeby Marcyjna była, ale musimy mieć w umowie koalicyjnej. Zapisane na sztywno, wzrost wydatków rozłożony na lata. Tego się nie udało uzyskać. A dzisiaj widzimy, że te układanki rządowe nadal trwają, i tak się składa, że nikt nie chce Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? I jakby najwięcej jest niewiadomych, kto będzie ministrem zdrowia? No właśnie dlatego, że jakby wszyscy. Przytomni ludzie, również z koalicji obywatelskiej i również z trzeciej drogi, zdają sobie sprawę z tego, że w ministerstwie zdrowia można albo dolać dziesiątków miliardów złotych i wtedy być może osiągnąć sukces, albo można yy, tam pójść na stracenie, bo jeżeli nie będzie wzrostu nakładów, to żaden minister nie będzie w stanie zrobić. Zbyt wiele w tym ministerstwie. Okej, okay, pewnie uda się wprowadzić jakieś takie rzeczy, które są w katalogu ministerstwa, które można zrobić rozporządzeniem. Tutaj na przykład, nie wiem, jeśli mówimy o innych kwestiach dotyczących, na przykład, praw kobiet, tabletka, dzień po to jest kwestia rozporządzenia ministra, tak. Standard opieki okołoporodowej też ustalany rozporządzeniem. Tylko, że tu już, jeśli chcemy wprowadzać standard, europejski standard opieki okołoporodowej, to musimy zwiększyć nakłady, bo musimy zatrudnić położne, musimy lepiej płacić pielęgniarkom, musimy wyposażyć oddziały, tak? Musimy mieć więcej specjalistów neonatologów i tak dalej, i tak dalej. Więc to już się wiąże z konkretnymi wydatkami. A jeżeli nie ma gwarancji zapewnienia pieniędzy w budżetach w kolejnych latach, no to, to żaden minister po prostu nie odniesie tam sukcesu. To jest raczej skazane na Przykro to mówić, ale porażka. No bo w sumie tak jak, jak czytałem sobie tą umowę końcową, którą podpisali, podpisały tam te partie, no to jeśli chodzi o jakieś takie prospołeczne rzeczy, to niby są, ale chyba nie ma tych konkretów, nie? W sensie nie ma tych liczb, o no, których No, one są napisane bardzo ogólnie, żeby albo na przykład w formule będziemy dążyć do... Y... Postaramy się, aby... I tak dalej. no To są okrągłe słowa, ale jakby I ja rozumiem, że czasami są takie sytuacje, że tego rodzaju umowy się zawiera, tak? W sytuacjach, gdzie nie wiem, nie ma jakiegoś twardego konsensusu. No tutaj nie było twardego konsensusu, ale też miałam trochę takie wrażenie, że śledząc to, bo w tych, w tych negocjacjach brała udział właśnie Marcyjna Zawisza i jak nam to relacjonowała że ogólnie była taka tendencja do tego, żeby ta umowa była jak najbardziej ogólna, no bo de facto nie znamy ostatecznie stanu państwa, stanu finansów. Czy to jest w ogóle, a to jest w sumie też ciekawy wątek, Czy, bo trochę mi się nie chce wierzyć, że ekonomiści, którzy siedzą pół życia w tym, nagle są zaskoczeni stanem państwa, nie? W sensie jakby... No ja też jestem. Ja jestem zaskoczona ich zaskoczeniem. No, ale też była taka po wyborach od razu, nie? Było przecież no te, tak, ale takie przecież budżet dwa, trzy tygodnie jest. Dziura morowieckiego. Ta tam jest jedna democzna... jedna de facto rzecz, która rzeczywiście może jakoś mocno wpłynąć na to, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Ponieważ no, budżet, jaki jest, wszyscy widzą, w sensie to jest publiczny dokument, posłowie go dostają, tak? głosują nad nim, pracują nad nim w komisjach poszczególnych, więc to nie jest jakiś, nie wiem, wielka tajemnica wszechświata. Jest, jedyna zagadka, jaka może być, to po wybuchu, po ataku Rosji na Ukrainę, Procedowano w parlamencie tak zwaną ustawę o obronności, taką potężną ustawę Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy był wicepremierem i tam ministrem od bezpieczeństwa czy tam czegoś, już nie pamiętam. I tam było zapisane, że wydatki i zobowiązania, które chcemy ponieść w najbliższych latach na uzbrojenie, są niejako poza budżetem. I tutaj może być jakiś taki element trochę nie do końca, trochę niewiedzy, dopóki jak gdyby nowy minister nie wejdzie do MONU i nie będzie widział, jakie de facto umowy na uzbrojenie, z kim, w jakich warunkach, na jakie kwoty, jakie zobowiązania no tak, no, no. poczyniono, czy wzięto jakieś na ten cel kredyty, pożyczki. Kolejna rzecz, która jest, no to też trochę to, co się dzieje w NBP, czyli. To co teraz wychodzi, że jakby NBP, mm, troch, tak twierdzą przynajmniej ekonomiści, o, którzy są po tej stronie, ja cały czas mówię o opozycji demokratycznej, no, ale my teraz jesteśmy koalicją, już nie jesteśmy opozycją, chociaż w sumie rząd jest Morawieckiego, więc wszyscy jesteśmy opozycją, to jest skomplikowane. <grym> Mówią, że niezgodnie z prawem były emitowane na przykład obligacje, i cały, jak gdyby przechód z tych obligacji był od, transferowany do um, poszczególnych ministerstw też jakby poza budżetem. Więc może rzeczywiście jakieś, jakieś kwiatki mogą w tym, w tym zakresie wychodzić. Jest też prawdopodobnie jakiś niedobór związany z tym, że PiS w ostatnich miesiącach narozdawał mnóstwo promes samorządom. Cała ich kampania wyborcza polegała na tym, że jeździli i rozdawali takie wielkie czeki, ale one były, to były tylko promesy na środki, zatem nie stały realne pieniądze, które natychmiast wpływały na konta tych gmin. I też o. skala tych zobowiązań y, jakby nie jest do końca znana, i też z jakich środków. Jest takie podejrzenie, że oni po prostu wydawali te środki z KPO, które jeszcze nie miały szansy do nas wpłynąć. No, więc jest kilka takich niewiadomych, tak? Ale to też nie jest taka skala, która by mogła mówić o tym, że, no że o tym na przykład, mówię, nie? Że... nie wiem, mamy teraz dziurę budżetową 100 miliardów. No to wydaje mi się raczej niemożliwe. No, bo że trzeba ciąć państwo opiekuńcze. Znaczy, znaczy przepraszam, takie, nie ma państwa jest, opiekuńczego. No, takie, jakie jest, no. Poprawiłem się właśnie, że coś takiego... Znaczy, trzeba no, ciąć te podstawowe kształt. wydatki publiczne, które sprawiają jeszcze, że to państwo istnieje jako państwo, bo ja cały czas powtórzę moją definicję państwa. Państwo to nie jest flaga i godło wyłącznie, tylko państwo to jest zespół naczyń, które pomagają społeczeństwu funkcjonować Poprzez y, różnego rodzaju, między innymi usługi publiczne. No, a skoro już tak zaczęłaś tym, Morawieckim, przez chwilkę wspomniałaś, myślisz, że o co chodzi? Jak to rozumiesz? A ty no jak? Bo w sensie to jakby rozumiem, że. Powiedz, bo... okay, ja cały czas zgadzam ogóle chciałam ci powiedzieć, że ty za mało mówisz w tym podcaście i piszą do nas słuchaczki i słuchacze osoby, które nas słuchają, że no ten to jest taki małomówny, w tych TikTokach, to on tam więcej mówi. <laughs> nie, no powiem tak. W sensie ja tego za bardzo nie rozumiem, no bo to jest taka gra na zwłokę. Tylko, że po co? No bo tak naprawdę w jedną czy w drugą stronę, a tylko skompromitują Morawieckiego tak naprawdę w tym wszystkim. I czy chcą skompromitować? Czy Duda chce skompromitować Morawieckiego? No to jest takie, no nie wiem, pokręcone. Chyba, że stoi, stoi za tym, no ja przez chwilę myślałem, czy PSL się zgodzi. <laughs> Miałem przez, w sumie nie byłbym jakoś bardzo zaskoczony patrząc na y, całą historię parlamentaryzmu no ale w sumie teraz to nie wiem już o co chodzi że mam wrażenie, że jest coraz gorzej tak coraz bardziej to jest zbłaźnione jakby po, po tylu latach rządu no wiesz różne są teorie na ten temat co tam się robi od teorii takiej, że o potrzebują jeszcze więcej czasu, żeby poukrywać trupy po szafach, poczyścić poniszczyć dokumenty latały screeny czy tam takie tych przetargów na niszczarki i tak dalej. Pewnie też, pewnie też. Ja też czytałam taki artykuł, że w przypadku PiSu to akurat problemem może być nie to, że oni muszą zniszczyć jakieś dokumenty, tylko, że muszą je dorobić, bo jest bardzo prawdopodobne, że tam decyzje zapadały bez żadnych podkładek i to poważne decyzje nie. finansowe na przykład, tak? Więc muszą zrobić porządek w papierach i pewnie trochę tak jest. Ale też nie chce mi się wierzyć, że robią to teraz na łapu capu, ponieważ oni wiedzieli o tym, że przegrają te wybory. W sensie mieli hmm. dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Natomiast y, jest też taka teoria, że toczy się wewnętrzna gra w Zjednoczonej Prawicy o to, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim. I do tej pory takim głównym faworytem był Morawiecki, no ale on ma wielu konkurentów. I jest silny obóz, który chce go pozbawić tego, i ta cała gra z tym jego rządem i tak dalej, to jest właśnie po to, żeby go skompromitować. Yy, I to mhm. też pokazuje, jak gdyby trochę to, że poszczególni ministrowie odmawiają, <grywania> czy kandydaci na tych ministrów, których pytają media publicznie, w ogóle gdzieś tam, czy zgodzą się, czy dostali propozycję, to mówią, że nie będą brali udziału w tej farsie, albo coś z tym stylu, nie? Więc... Robert Wiedroń dostał dzisiaj yy, i Bosa. No i Adrian dostał Zandberg Cze? też, zaproszenie dzisiaj. Tak? Ja myślę, że to był super rząd. Nie? On ma się, on Zandberg, mieć jakąś Biedroń... taką nazwę. <laughs> Wiesz no, to już, to już jest w ogóle do tego stopnia posunięte, że on powiedział, że jeśli nie zostanie premier, to on deklaruje, że on może stanie, stanąć na czele i tutaj było coś takiego dziwnego, takie sformułowanie, porozumienie dla przyszłości Polski czy coś takiego. No w sensie, że on i tak chce być szefem tej Polski. <laughs> I jej przyszłości. I decydować jej przyszłości. No więc to jest takie. Ale powiem tak, wcale mi go nie żal. I nikogo z nich mi nie żal. Ponieważ uważam, że zasłużyli sobie na to, żeby teraz. Yy, być rozgrywani w taki sposób. Zadziwia mnie ten spokój po stronie demokratycznej. W sensie, bo to się musi w końcu kiedyś prze przekotłować. Ten rząd przyszły i tak powstanie. Yy. I mam trochę wrażenie, że im dłużej trwa ten spektakl ze strony pis to oni tym, tym więcej tracą. Tylko, że oni sobie z tego kompletnie nie zdają sprawy. Bo wykonują gesty wręcz kuriozalne. Tak jak na przykład dzisiaj okazuje się, że połowa albo i więcej, to jest w ogóle za in vitro i zawsze była. Zawsze. Miller, no. Tak, tak. No, ale jak to? Tak? Morawiecki mówi... Nie zgadali się nigdy. Morawiecki nagle mówi, że on to, ten, ten, ten wyrok Trybunału był strasznie zły. On nigdy nie był za tym, żeby niszczyć kompromis. Jakby... a znaczy, no, myślę, że akurat o... o... O ten wyrok to sobie plują w brodę. Tak, bo oni przyznali... Chyba to był początek końca. Tak, ale to nawet ktoś przyznał z nich w, jakimiś, w jakiejś audycji, że oni po tym wyroku Trybunału wiedzieli, że to, to tąpnięcie, te, te protesty masowe im przestało rosnąć wtedy w sondażach i jakby zaczęli utrzymywać ten jakby... Więc oni już wiedzieli, że to będzie miało bardzo zły efekt. I dlatego też uważam, że to, co dzisiaj robią, nie wiem czemu, ja, znaczy, ja nie wiem czemu ma to służyć, bo jakby, dobra, przyjmuję argument, że trzeba porządki zrobić, ale mieli na to dużo czasu, bo wiedzieli, że nie wygrają tych wyborów. Mogą, że te, te, o tym chęci skompromitowania Morawieckiego, ale jakby, czy da się bardziej skompromitować premiera, który yy, przegrał wybory w takim stylu strasznym? No nie wiem, może potrzebują tego do jakiejś swojej wewnętrznej rozgrywki, hmm. ale powiem szczerze, że to tym bardziej działa na ich niekorzyść, tak? Bo to pokazuje, że de facto nie są państwowcami, za których zawsze gdyby się uważali. Bo jeżeli potrzebują przeciągać powstanie nowego rządu, który wybrali ludzie w wyborach, tak? Przez nich organizowanych, hmm. wolnych, równych wyborach demokratycznych. Tylko i wyłącznie dla własnej potrzeby, no to to nie jest po, postawa propaństwowa. To jest postawa taka, jaką po prostu mieli od zawsze. Egoistyczna postawa, proformacyjna, wyłącznie działania absolutnie, wyłącznie na własną korzyść. I tyle. No i myślę, że teraz w sumie. Jeśli mówimy o tych strajkach kobiet, to fajnie, żeby ten rząd cię w końcu zebrał z tym, nie? I przegłosował to w końcu, bo nie wiem na kogo ludzie będą głosować następnym razem, jeśli, jeśli... I tutaj będzie cały czas blokada. A jeszcze takie pytanko mam odnośnie jeszcze tej koalicji, bo to jest gorący temat. Znaczy na tej wy na przykład jako razem macie mm, jakiś żal do reszty lewicy? Nie. Że, czy, czy spoko? Nie, tym bardziej, że okay. jakby wiedzieliśmy, w jakich warunkach też wszyscy funkcjonujemy. To, no, tak jak mówię, no, my byliśmy jednak razem z Nową Lewicą na tych programowych negocjacjach, tak? Nie siedzieliśmy przy tym stoliku, gdzie odbywały się rozmowy o personaliach, ale też my od początku, przecież od roku, od ponad, jakby tam w czerwcu 2022 mieliśmy taki duży kongres, gdzie już wtedy mówiliśmy, że rozmawiajmy o programie. Rozmawiajmy o tym, jak chcemy zmienić kraj. Yy, I to jest bardzo konsekwentne z naszej strony, że my zawsze mówiliśmy, że będziemy rozmawiać o personaliach wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, co przyszły rząd będzie robił, jaki będzie jego program, jak chcemy to poukładać. Ustalmy, co chcemy zrobić, w jaki sposób, za ile, na co nas stać, a potem dobierajmy ludzi. Kompetencjami do tego, na jaki program się umówiliśmy. Więc, jakby z jednej strony, nie było nas przy tym stole, gdzie były omawiane, i są jak gdyby nadal, bo to się nie zakończyło ten serial, te kwestie personalne. Byliśmy przy tym stole, gdzie były omawiane kwestie programowe, to był dla nas priorytet od tak jak powiedziałam miesięcy. No i widzieliśmy, w jakich warunkach też się tam funkcjonuje, tak, jaki jest rozdźwięk w wielu kwestiach pomiędzy. Pomiędzy nami a Trzecią Drogą, na przykład, tak? która jednak jest no, chyba, zwłaszcza PESEL, no, jest najbardziej konserwatywną partią z tych wszystkich e, demokratycznych. I oczywiście, że było mnóstwo miejsc, gdzie nasze pomysły i oczekiwania się spotykały, i one zostały powpisywane do tej umowy koalicyjnej. Okej, okay, zostały nam miękko powpisywane w formie deklaracji czy, czy chęci dążeń, ale to są przestrzenie, w których my na pewno będziemy chcieli na etapie już. Procedowania konkretnych projektów, które będą wychodziły z rządu, czy będą zgłaszane jako projekty poselskie, czy jako być może obywatelskie, gdzie będziemy chcieli w ten proces legislacyjny się włączać i zresztą to, w jaki sposób my trochę działamy teraz w parlamencie, gdzie zasiadamy w komisjach, jesteśmy w prezydiach tych komisji, mamy wicemarszałki nie senatu. E, za chwilę będziemy głosować też udział w komisjach senackich, to to pokazuje, że my chcemy pracować realnie nad tym prawem w parlamencie i tam próbować, jak gdyby forsować nasze rozwiązania, żeby one były w tych ustawach e, jak najbliżej naszego programu i będziemy to robić. Mam nadzieję, że skutecznie. No, ale przez, przez to, że no nie udało się jednak takich podstawowych rzeczy, takich gwarancji, no właśnie jak chociażby to zdrowie, o którym mówiłam, ale też budownictwo mieszkaniowe nie ma twardego zapisu. Już nawet nie chodzi o to, że tam musiało być wpisane konkretnie 20 miliardów tam rocznie, tak? Tylko, że tam nawet nie ma zapisu, że to będzie priorytet budownictwo komunalne. Jest taki ogólny zapis, że będzie rząd wspierał rozwój budownictwa. No i tam są powymieniane różne formy i własności, i i, własności i tam spółdzielcze i tak dalej. No dla nas jednak priorytetem jest budownictwo społeczne, finansowane z budżetu państwa, realizowane przez samorządy. Yy, I takiego byśmy się spodziewali zapisu konkretnego. No nie, nie udało się. No tak. I ostatnie pytanie jeszcze z tym, w tej kategorii, które się często pojawiało na Twitterze i tak dalej. E, no bo jednak, czyli rozumiem, że jakby ta, ten, ta umowa nie do końca Wam się dała, w sensie ten obraz, więc skąd ostatecznie to poparcie dla tego rządu? No bo jesteśmy bo... częścią tej demokratycznego obozu, Aha, jak gdyby okay. uważamy się za część tego demokratycznego obozu. Prowadziliśmy wspólnie jako cały Komitet Lewicy kampanię i mówiliśmy wprost, i nadal to podtrzymujemy, że czas że zakończyć rządy PiSu. Tylko my, jak gdyby, też szliśmy z programem i od początku mówiliśmy, jak naszym zdaniem po PiSie powinna wyglądać Polska. I jakby tu jesteśmy konsekwentni tak w tej kwestii, że jak gdyby mamy swój konkretny program, mamy najważniejsze filary tego programu, podstawowe jakieś elementy, które muszą być zrealizowane naszym zdaniem przez te najbliższe 4 lata. Bo jeżeli nie będą to nie wygramy kolejnych wyborów i to jakby wszyscy to wiedzą że jeżeli nie będzie aborcji przeprocedowanej że jeżeli nie będzie zmiany sytuacji mieszkaniowej radykalnej zmiany a taką zagwarantuje tylko publiczne budownictwo społeczne jeśli nie będzie nie wiem Praworządności, a tym samym pieniędzy z Unii Europejskiej, tak? Jeśli no, dużo, dużo jest tych kwestii, no to nie wygramy tych kolejnych wyborów, jeśli będą cięcia w transferach publicznych, jeśli się odbierze 13-14 emerytury, nie dając w zamian uczciwych waloryzacji, tak? Jeśli nie wiem, nie będzie się waloryzowało świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami ich opiekunów, i tak dalej, i tak dalej. No, można tutaj wymieniać, tak? bo te wszystkie grupy poszły na te wybory i sprawiły, że mieliśmy rekordową frekwencję. Nie, nie pamiętam, w całej Polsce to tam było 70 kilka, 76. Ale u nas na Pomorzu było... były takiego. okręgi, gdzie było ponad 81%. Wyobrażasz sobie coś takiego? To było, to było niesamowite no. po prostu. 80% ludzi poszło tak. na wybory, jak gdyby niezmuszone do tego, nie pod groźbą kary. No, nie było czegoś takiego w Polsce, ale naprawdę poszli wszyscy. Osobiście widziałam, a głosowałam w małej komisji w miejscowości Przyjaźń, niedaleko, mam 8 kilometrów od mojego domu, ale już w okręgu, z którego kandydowałam, gdzie osobiście byłam świadkiem, jak osoby, jakby pomagały wysiąść z samochodów i wsadzały w wózki wiesz, dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnością, które jechały do komisji i od, osobiście oddawały głosy. Ja nie widziałam wcześniej takich obrazków w komisjach wyborczych. Zazwyczaj te osoby zostawały w domu albo jakoś korespondencyjnie głosowały, czy za pomocą pełnomocnika. Nie, ja tym razem widziałam i to było. Ja byłam w małej komisji, moja obecność tam trwała 15 minut i były dwie takie sytuacje. Jedna osoba z niepełnosprawnością i jedna osoba starsza, yy, którą też. Yy, Ktoś młodszy, zakładam, że córka pomogła panu wysiąść, posadziła go na wózek i zawiozła do, do tej komisji, żeby oddał głos. Taka była mobilizacja. I teraz jak gdyby, jeśli zawiedziemy te wszystkie grupy, już jak gdyby poczynając od kobiet, które naprawdę masowo poszły głosować, to nie wygramy kolejnych wyborów. I mam takie przekonanie, że jest taka świadomość w tym obozie demokratycznym, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, żeby realizować te rzeczy. My będziemy tego na pewno starali się pilnować. No, też tak myślę. Myślę że, myślę, że bardzo podobnie mam co do ciebie. Znaczy, mnie to w ogóle zastanawia yy, odnośnie. W sensie, jak na przykład są takie narracje często w niektórych mediach, że pieniędzy nie ma, trzeba ciąć wydatki, nie? Yy, skąd się to bierze? No bo w sensie, jakby. Ja jestem przekonany, że ci ludzie wiedzą o tym, że są pieniądze. Wiesz co mi chodzi. Że jakby. No, bo nie rozumiem tego, jaka jest, nar... jaka jest motywacja niektórych mediów, żeby jednak ciąć do takiego państwa minimum. Kiedy jakby państwa się... Kiedy państwo sprawdza się, nie? Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia przekonań. I odebranej szkoły, jakiejś tam. No. Co on ci powiedzieć, no jakby tam. A już niewygodnie się robi, jak się w czona robi, co? Ja mam tutaj luzik, nawet w razemkach nie jestem. Słuchaj, ja mogę tutaj jechać wszystkich po kolei. Ty się będziesz, ty się no dobrze, będziesz ale tłumaczyć. No, ale nie, nie, nie będziemy się oszukiwać, jakby nie ma dominującą narracją gospodarczą w Polsce jest narracja liberalna, tak? Czyli właśnie tak. taka, która mówi jak najmniej państwa, tniemy wydatki, każdy jest kowalem swojego losu i tak dalej. I teraz jakby. Ja mam trochę wrażenie, że jednak trochę, przynajmniej koalicja obywatelska odrobiła lekcję. Trochę się Donald Tusk w tej Europie nauczył, że to nie do końca tak jest. W sensie, że jakby to, że będzie coraz mniej państwa, to nie znaczy, że ludziom będzie lepiej. Bo wracamy do, cały czas do mojej, czyli lej, lewicowej definicji państwa, nie? że państwo jednak musi być gwarantem bezpieczeństwa. A to bezpieczeństwo nie jest rozumiane tylko przez czogi i granice, tylko właśnie przez to bezpieczeństwo codziennego życia. Także, nie wiem, mam dach nad okay. głową, mam do pierwszego czy tam dziesiątego, e, dzieci chodzą do szkoły i nie muszę się martwić, czy na pewno uczą się tam dobrych rzeczy. Czy złych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc i, i trochę miałam wrażenie, obserwując i też patrząc na te 100 konkretów, które Platforma Obywatelska pokazywała w wyborach koalicja obywatelska w kampanii, że trochę te lekcje odrobili. Też już rządzili, no jakby wiedzą też, dlaczego przegrali wybory. A jak myślisz, co będzie ministrem, czy ministrom właśnie gospodarki? Nie wiem. Jest, chodzi gdzieś, krąży taka infografika, gdzie tam są wymienieni poszczególne te. Wydaje mi się, że ktoś z trzeciej drogi ma być chyba ministrem gospodarki, ale nie jestem nie. pewna. I powiem szczerze, że ja te wszystkie doniesienia medialne odnośnie tego, że tutaj ten będzie tym, a ten tamtym, trochę traktuję z dystansem, bo de facto ja nie wiem, bo jakby. Ym... Wyszłam z takiego założenia, że jak przyjdzie czas, to się dowiem. W sensie na pewno też dowiem się, mam ten przywilej, że pewnie dowiem się wcześniej, niż o tym się dowiedzą ostatecznie media i opinia publiczna. Ale serio, ja nie mam siły i czasu na śledzenie tych poszczególnych układanek. Wydaje mi się, że to jest trochę wtórne, bo niczemu to nie służy. Podnosi Słuchaj. tylko też emocje, tak szczerze mówiąc w samej tej y, koalicji, która próbuje się między sobą dogadać, bo I, to, i moim zdaniem to jest trochę niepotrzebne. No ale ja rozumiem, że jakby nie, nie można w kółko śledzić niepowstającego rządu Mateusza Morawieckiego. Trzeba się zajmować czymś poważniejszym. I więc media za wszelką cenę próbują ułożyć rząd Donalda Tuska. A, no, spoko. Ale słuchaj, jakbyśmy na przykład... Postawili między mediami a tobą nasz podcast, i to byłby pierwszy realny przeciek. To wiesz, jaki to byłby booster dla podcastu? Tak tylko mówię. Ale uczciwie ci mówię, nie. że nie wiem więcej niż to. Nie, no mówię, że jak się dowiesz już, nie? Że to nie wie. wiem więcej niż to, co się po prostu wiesz, pojawiało w jakichś przeciekach no. medialnych. Bo przecież, no skoro też partia Razem powiedziała, że nie wchodzimy do tego rządu, no to nikt z nami teraz już nie będzie nie w ogóle konsultował składów osobowych, tak? Więc jakby my skupiliśmy się na tym, żeby poukładać komisje parlamentarne, żeby mieć swoje osoby w tych komisjach, na których nam najbardziej zależy. Żeby móc tam pilnować po prostu kwestii legislacyjnych, zgłaszać właściwe dobre poprawki, przekonywać do tych poprawek większość parlamentarną, i nad tym będziemy się skupiać, nad tym będziemy pracować i będziemy ogłaszać miastu i światu, jeśli uda nam się poczynić jakieś istotne zmiany na lepsze. Co u Ciebie w ogóle przez ten długi czas, kiedy się nie widzieliśmy? Co porabiałeś? Powiedz. No ja nie A, jestem senatorem. Na siłę zacząć chodzić, widziałam! No i czy w sensie chodzę na wszystko? Zrobiłem sobie dzik mojego taty challenge i codziennie uprawiam aktywność fizyczną przez 100 dni. Dzisiaj byłem na basenie, znowu jutro siłownia. No i tam jakieś różne morsowania, też będę szedł na to ten taniec na róże. Pole dance. Pole dance. Pole dance, Tak, już mam zaproszenie na, na skate na skate park, będą mnie uczyć, więc dużo się będzie działo. Różny a robisz to w celu ja to oczywiście dbania o własną kondycję i zdrowie. Tak, nie, ale poważnie, w sensie, no bo stwierdziłem, że w sumie fajnie było się ruszać, więc, więc to na pewno nie uchodzi na plus, no a też mam jeszcze jakiś taki podkład pod content, że, że mam co robić na kanał, nie, też przy okazji. Hmm. Też włączyłem sobie tą... Ale widziałam, że udzielałeś również porad psychologicznych przez ten długi czas, kiedy się nie widzieliśmy. Tak, no udzielam teraz terapii po kosztach. I co? No i, no i w sumie to jakoś wszystko kwitnie. Rzuciłem pracę. Ojej! Pracuję, tak. E, znaczy pracuję na freelance dla kilku agencji, żeby mieć co jeść, a większość czasu poświęcam na nagrywanie filmów i publikowanie. I robiłem rapsy. Dzisiaj byłem w studiu ale bo, bo chcę wydać płytę, no i single pierwszy nagrywałem, ale jest dość trudny technicznie i razem z producentem stwierdziliśmy, że muszę jeszcze poćwiczyć w sensie dykcyjnie, żeby to tak idealnie wyszło, nie? No więc, więc mam teraz przez dwa tygodnie zadanie domowe i za dwa tygodnie będziemy znowu robić podejście. Wow. No, więc mam zajęcie. Powiem ci, że <noise> przestałem pracować na etacie. Wstaję godzinę wcześniej niż jak na etat i chodzę spać o północy. Niesamowite. <noise> więc super, super zabawa. <noise> ale co jedziesz na B2B teraz? Czy e, nie no, w sensie faktury wystawiam. No mówię, nie no. No, nie, nie, nie. no mówię B2B. A... Biznes to Aha, biznes. Jesteś teraz no, B2B... przedsiębiorcą. Tak, tak, znaczy B2B to bardziej mi się kojarzy, że wiesz, etat, ale B2B, nie. A. Nie jestem nigdzie na etacie, tylko po prostu tutaj zrobię komuś coś, tam coś komuś zrobię. Czyli I jesteś tak. takim no. jednoosobową, prawdziwą działalnością, a nie na zasadzie, że wypchnięty z etatu na B2B. Tak, okay. tak, jestem prawdziwą jednoosobową działalnością. Kurde, stary, no to dobrze. Rozmiarcie. Wrzucam sobie różne rzeczy w koszta, słuchaj, jest. jest Ciekawe. Ale nie nadwyrężam tego. Nie, masełka nie ma, nie ma w kosztach? Cucham? Masełka nie ma w kosztach? E, nie, ale raz zakupy wrzuciłem w koszta, bo kręciłem inflacyjne kulinaria. E, to taki był kulinarny program, więc sobie mogłem elegancko wrzucić. I powiem szczerze, co mi zostało ze składników, to zjadłem poza planem. No, więc przedsiębiorcy muszą. też finansów. Jeść. No tak. <laughs> tak. Ma... By, aby pani Leszczyna nie słyszała, bo. <laughs> nie wiem, czy powiem, to bo, chyba to przede wszystkim wytnę. <laughs> Że też fajnie jeść. No bo ostatnio mieliśmy taką ruskwinę w ogóle, taką na ochie towarzyską, bo Kancelaria Mencena udziela takich porad podatkowych, nie? No i oni no. tam na przykład interpretowali, że generalnie wszystko można w koszty. W sensie, jak masz psa, no to możesz karmę wrzucić w koszty, bo przecież ten pies chroni twoją firmę, jeśli masz ją na przykład w domu, nie? No to jaki to jest problem? W sensie, halo. No więc doszliśmy do takiego wniosku, że w zasadzie wszystko jest kosztem przedsiębiorcy. Masełko, bułeczki, wszystko. No, musi się no bo przecież przedsiębiorca nie? musi jeść, musi pić, musi mieć przyjemności w życiu, żeby móc funkcjonować, móc prowadzić te firmy i dawać te miejsca pracy, da dawać miejsca pracy. Więc no tak, jakby, no wszystko, znaczy ja teraz trochę ironizuję oczywiście, tak, bo nie. znam wielu oczywiście przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy wręcz wzorcowo i serio podziwiam i szanuję i mają, zatrudniają ludzi na umowę o pracę i, i szanują ich czas pracy i jest on to uczciwie rozliczany i nawet znam taką jedną przedsiębiorczynię w branży gastro. Jedną, ponieważ ogólnie nie znam ich wielu, ale da się nawet w gastro, proszę sobie wyobrazić, yy, odnieść sukces yy, również finansowy, prowadząc, prowadząc swój biznes uczciwie i zatrudniając ludzi zgodnie z prawem i respektując, przestrzegając tego prawa, respektując ich wszystkie prawa. No, da się. Są na to dowody. No brzmi magicznie akurat, jeśli tak. chodzi o, o e... tę, tę kategorię. Tak. I rozwijać się nieustająco, i mieć przyjemności w życiu, i inwestować, i naprawdę da się. Został nam y, dwa, dwa wątki. Y, ja chyba mniej więcej wiem, jakie jest stanowisko razem, ale centralny port. Dla mnie wydaje mi się, że to jest dość bazunia. Że dość spoko. Myślisz, że usuną ten projekt, czy. Dla mnie są dwa wilki. Okay. Bo ja bardzo lubię latać z Gdańska. No i nawet ostatnio byłam na takim spotkaniu międzynarodowym organizacji, na którym wysłała mnie moja wspaniała partia. I leciałam sobie z Gdańska do Paryża i wracałam również z Paryża do Gdańska. I to było bardzo dla mnie wygodne, bo miałam wylot bardzo wcześnie rano, i po prostu mąż mnie zawiózł na to lotnisko. Zajęło nam to 17 minut. Odebrał mnie późnym wieczorem, kolejnego dnia i, i spoko. Trochę się obawiam, że przy tym przy tej formule CPK z dużym lotniskiem spadnie ranga niektórych portów regionalnych, a jednak wydaje mi się, że taki Gdańsk, Kraków, Poznań to jednak są porty regionalne, które warto by było jednak utrzymać. Do lotów międzynarodowych. A co myślisz że, my, myślisz, że mniej byłoby lotów Myślę, że tak. W sensie, że tak. Myślę, mhm. że tak. Myślę, że po prostu mm, przewoźnicy by rezygnowali, tak? Bo jeżeli miałoby być jedno super lotnisko i sieć połączeń szybkiej kolei, no to po co opłacić opłaty lotniskowe na kilku lotniskach? W sensie, nie ma to. Wiesz, jakby to jest, to jest biznes, nie? I to jest naprawdę biznes. Więc, więc trochę boję się, że te, te porty, w które też, i to jest też ważna część tego, bo na przykład samorząd województwa pomorskiego i miasto Gdańsk i tak dalej, poinwestowały ogromne pieniądze w rozwój tego lotniska naszego tutaj w, w Rębiechowie. No i trochę by to tak wiesz, zaprzepościło tą wieloletnią pracę na pewno jestem za tym, żeby rozwinęła się sieć szybkiej kolei i to nie tylko ta europejska, ale również po Polsce, bo sama mieszkając w Gdańsku bardzo często korzystam z przejazdów Pendolino do Warszawy i to jest absolutny luksus i komfort, ok, to jest drogie i to jest droższe niż nie wiem, Intercity zwykłe czy TLK ale de facto jest to szybszy przejazd niż autem w tej chwili no komfortowy też pod tym względem, że można coś zrobić w międzyczasie, tak? Nie spędza się czterech godzin za kółkiem, gdzie możesz sobie nie wiem, radia posłuchać czy podcastu. Polecam. Dostajesz wodę. No. Dobra, już okej. Okay, tak. Ale to jest naprawdę mega komfortowe i gdyby więcej miast było połączonych tymi szybkimi przejazdami koleją, to mielibyśmy dużo mniejszy kłopot z tym, co się dzieje na drogach, czyli zarówno z natężeniem, z ilością tych aut, z natężeniem ruchu, jak i z prędkością, wypadkami itd., itd., bo. Tylko w, gdyby też tego było więcej, tych połączeń kolejowych, to być może one być byłyby wiadomo. też tańsze i bardziej dostępne, bo ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że 169 zł za bilet Gdańsk-Warszawa to są straszne pieniądze. To jest naprawdę, to, nie, to hmm. jest drogo, tak? I no to, ale jakby miałam okazję jakby poznać dzięki temu, że jest to Pendolino, Gdańsk, Warszawa, dalej Kraków, a czasami nawet i Rzeszów, biesko Biała, Katowice, Sosno, z Sosnowca jechałam też, tak, do Gdańska, że, że to jak gdyby przywraca trochę sens podróżowania pomiędzy miastami, przez całą Polskę nawet. Więc fajnie by było, żeby ta kolej szybkich prędkości była i żeby ta sieć była gęsta i, i żeby te bilety były tańsze. Natomiast jeśli chodzi o ten port lotniczy, no to tak jak mówię, nie mam do końca wyrobionego zdania, bo z czysto egoistycznych pobudek. No. <grym> Aż bliżej do tego, na swoje lotnisko. No tak, ale też wiesz, to nasze lotnisko to tak. też nie jest takie do końca bezsensowne, bo my też jesteśmy trochę takim portem przesiadkowym, na przykład dla lotów skandynawskich i tak dalej. nie? Że nawet ludzie, którzy hmm, chyba poza Islandią, to bardzo często jest tak, że ktoś, kto leci z Norwegii, czy Szwecji, czy Finlandii do Warszawy, to i tak na przykład przez Gdańsk. Tak. Bo. Hmm bo raz leciałam z Islandii, to leciałam do Warszawy akurat, bo było korzystniejsze połączenie, tak? No, ale to jest zupełnie inna trasa, bo trasa w ogóle, nie wiem czy wiesz, ale z Europy kontynentalnej do Stanów bardzo często odbywa się przez Keflavik, czyli przez z przesiadką w Keflaviku, czyli um, leci się tam przez Islandię. Więc to jest zupełnie oh, okay. jakby inna, inna, inną trasą się leci do tej Islandii, natomiast Norwegia, Szwecja, Finlandia, no to są połączenia, które jak gdyby na pewnym tam odcinku właściwie leci się tą podobną trasą, nie? I bardzo często Gdańsk jest właśnie takim hubem dla tych połączeń. No, ale nie wiem, no... Yy, ufam tutaj Paulinie Matysiak, naszej posłance, która się zajmuje transportem i która jednak yy, bardzo namawia, żeby przyjrzeć się temu projektowi merytorycznie, nie pod kątem takim, że Wymyślił to PiS, więc na pewno to jest zły pomysł, bo ona też podkreśla, w, mówiła o tym w kilku wywiadach, że przecież to nie jest pomysł PiSu, że to nie jest coś, co wymyślił sobie PiS 8 lat temu, czy tam 4, tak? Tylko, że to są koncepcje zmian w organizacji transportu yy, dalekobieżnego, yy, europejskiego, z Polski i do Polski, które od lat 70. się omawia. I może czas najwyższy w końcu zacząć coś robić w tym kierunku, żeby rzeczywiście zacząć to realizować. No. Zamiast omawiać tylko tak. A nie tylko rozmawiać w kółko. No. I zarzucać kolejne koncepcje, bo, bo nie wiem. Tak, ja też przyznaję. PiS był zły, zrobił co, wszystko, co mógł zepsuć, zepsuł. Bo moim zdaniem również ten projekt, jak gdyby oni. Znaczy, to mogło być dużo bardziej zaawansowane. I ja, ja przyznaję, że to pilnowanie łąki przez chorałę przez kilka ostatnich lat to było kuriozum, tak? Kończymy chyba na ja, nie wiem, bo w ogóle. Znowu przegadałam cały ja, podcast. Ale... Myślę, że to jest interesujące. No bo, słuchaj, ale to nic, ale to nic złego. Bo wiesz, ja myślę, że za miesiąc już się to bardziej wyrówna. No, jakby ja wiesz, się przygotuję. Moje życie... Ja sporządzę sobie długą listę pytań. Będę obserwowała każdego Twojego TikToka. Każdy twój trening. I będę cię pytała szczegółowo. A! 24 listopada. Słuchaj. Zrobiłeś ścianę. Gdybym ja był senatorem, to gwarantuję, że ja bym przegadał cały odcinek. To był twój. To był, myślę, Ja w ogóle że był uważam, moment, że ty po to... tych studniach. I. Dzika. To tak. powinieneś być konsultantem do spraw sportu jakimś. A ja uważam tak samo. Także stary, <laughs> przyszłeś przed tobą. Potem mogę jeszcze tam na jakiś weekendowy kurs językowy i już mogę międzynarodowe relacje budować. No więc myślę, że spoko, no przejdzie z czasem wszystko. Dobra, więc co? Dziękujemy wam za wysłuchanie a z, a z podcastu dni. Ani. Bardzo pociętego. A, nie tnijcie a, nic. A 100 dni to ile z piątków ostatnich jeszcze będzie? Trzy, nie? Dwa. Trzy. No. Trzy. Trzy. Ja tu, się, ja się przygotuję. Zobaczysz, z każdym miesiącem będę większy. Będę taki Nie, no to chyba właśnie potem A potem idziesz w masę, a potem w rzeźbę, czy. Nie, no w sensie ja chudnę, i... ale też nabieram no mięśnie. Więc jakby będzie podmianka. Więc będę A potem zgonisz tak włosy samo. i będziesz miał taki kark? No oczywiście. Nie, yeah. tak. Znaczy nie to, że to jest jakiś mój ulubiony, tam wiesz? Yy. Za trzy miesiące będę siedział, to, to rozdownistwo, jasne. <laughs> dziki trener. Bo... <laughs> <laughs> dziki trener, tak, dziki sen, Dzi... Z dzikiego syna zrobił się dziki trener. <laughs> dziki, dziki teść mojego taty. <laughs> Do życzy ci sukcesu, Dziękujemy zwłaszcza w za... życzę sukcesu, Jestem ciekawa Twoich wrażeń. Mam koleżanki, które te trenują. Ja się nie odważę, jeszcze nie mam czasu. Ja, ja w ogóle, muszę, może, może się przyznam do tego, a mój mąż nie ogląda tego podcastu, nie słucha tego. To nie będzie wiedział. Ja od kilku miesięcy płacę za karnet na siłownię, na którą nie mam czasu chodzić, więc. I też oczywiście, co miesiąc myślę sobie koniec. W, idę tam, rezygnuję, żeby już za miesiąc za to nie płacić. Po czym przychodzi ten y, moment, mówię: Nie, na pewno w przyszłym miesiącu już pójdę, na pewno pójdę, chociaż na masaż sobie pójdę, bo tam mam w pakiecie tam masaż, saunę, coś tam, coś tam nie. Chociaż sobie pójdę na masaż, się zrelaksować. Oczywiście, że nie idę na Nie, no. no, ale to jest straszne. Ja miałem. My, mieliśmy przez rok jakiś tam karnet wzięty, także co miesiąc płaciliśmy. No, i po pół roku się przeprowadziłem w ogóle, tak że do, byłem daleko od tej siłowni. Pisze im, że nie mogę już. No, coś tam wymyśliłem, że pracę straciłem w ogóle, nie? E, no, ale powiedziałem, że nie mogę. No, w sensie nie mogę już, chciałbym zrezygnować. Oni, że nie może pan zrezygnować. E, no i ja stwierdziłem, ok. I tydzień. Ale słuchaj, tydzień później mi napisali: e, Panie Bartoszu, zmieniamy regulamin. E, prosimy o informację, jeśli pan się nie zgadza. I ja! Oczywiście, że się nie zgadzam na tą zmianę regulaminu. Nie ma opcji, żebym był z wami dalej, jeśli tak zmienicie ten regulamin. Nie? I oni oczywiście, w, te, no, w, takim, w takim razie ma pan prawo zrezygnować z naszych usług. A wiesz, u mnie to nie, nie musi być tak skomplikowane, bo ja mam taki karnet, że ja po prostu wystarczy, że jest teraz listopad, Klikniesz. więc pójdę tam teraz, powiem im, rezygnuję, oni mi każą jeszcze za miesiąc kolejny zapłacić, i z końcem kolejnego miesiąca już jakby koniec. Ale ja zawsze jak już mam tam pójść, ja przejeżdżam koło tej siłowni czasami. I mówię, zajadę, zrezygnuję. A później sobie myślę, nie, nie, już na pewno pójdę. Na pewno już pójdę. Na bank. A, a zakładałaś na miejscu, czy przez internet? Na miejscu, bo to jest taka w ogóle siłownia, że ja tam nawet mam. Ja mam tam nawet opiekę trenera, jakiś masaż w pakiecie, oh, yeah. więc ja tam byłam, przetestowałam te siłownie, byłam tam, spędziłam tam kilka godzin, rozmawiałam z miłą panią trenerką, wszystko jak gdyby dogadałyśmy, podpisałam na miejscu ładnie umowę, dostałam elegancką kartę, wszystko. Na końcu stwierdziłaś. I chodziła. Okej, okay, chcę tutaj oddawać co miesiąc pieniądze i nigdy tu nie Nie, wrócę. ale chodziłam bardzo. siłownie. mi się długo tutaj. Na tą siłownię. Tak de facto przestałam chodzić, jak się zaczęło robić już tak bardzo gorąco y, przed wyborami, tak w okolicach, nie wiem, kwietnia w tym roku. Mhm. Y -y. Nie od kwietnia opłacasz. Potem była kampania, gdzie miałam, grubę, siłownie, wiesz. Bo no tak. y, i schudłam bardzo, i schudłam więcej niż przez chodzenie półtora roku siłownię, tak szczerze mówiąc, ale, ale nie zmienia to faktu, że kondycyjnie czułam się wtedy lepiej, jak chodziłam, więc jakby teraz na przykład czuję często, że. O, je, o schody, a mm, ruchome, całe szczęście obok, okej. Okay. <grym> Albo piąte piętro, nie? Gdzieś tam. O, winda, jest, super. A jak chodziłam wtedy na tą siłkę regularnie Uff. przez wiele miesięcy, to spokojnie no, Piąte piętro? A. No, ale tak ja też przyznam, że jakoś tak człowiek się tak pewniej czuje, nie? W sensie tak idę sobie i tak. Nie, że jakoś, że pewniej, że mam się z kimś lat, nie? Czy coś, ale tak się pewniej tak sam ze sobą, że jakby. Więcej jesteś w stanie. Wziąć Ale ty, właśnie wziąć jako psycholog siebie. ostatnio, co byś powiedział na przykład <noise> o, o tym, jak byś zinterpretował ten fakt, że ja nie rezygnuję z tej siłowni? Myślisz, że to, ma jakieś, że to jest coś o czymś świadczy? E, tak, tak. Myślę, że to, to jest no, konflikt przywiązania. Nie mam pojęcia, co to znaczy. A może macie... Ale brzmi jak coś, Nasze drogie sensę. osoby nas słuchające i oglądające nas na YouTubie, może macie swoje własne doświadczenia na przykład, jak skutecznie zrezygnować. Doradźcie mi. W sensie, ja wiem, że trzeba tam po prostu ja mam pójść mam Ja mam lepszą zabawę. Ja mam lepszą zabawę w komentarzu. Spróbujcie zdiagnozować Anię po tym, że nie mogę. Nie, ja się nie zgadza. Nie wolno diagnozować senatorek. Poza tym, wiesz, to... o, dobra, przepraszam pani senator. A poza tym, to chyba nie jest tak, bo walczymy z diagnozowaniem osób przez internet. Przecież. To prawda, no. to prawda. Hmm? Hmm. Ale ja nie, ale ja jestem ale nie. śmieszkiem. Ja, słuchaj, w komedii wszystko Dobra, mam możecie, mam... możecie mnie zdiagnozować. I tak nie... <ślesztę> ja, ale jeśli macie jakieś też porady, chodzić, nie chodzić, Zrezygnować, nie zrezygnować. Jak? Też wpisujcie w komentarzach, bo ja przeczytam wszystkie. Tak. I, ym... Piszcie komentarze, przeczytamy trzy najśmieszniejsze na wizji, a wszystkie przeczytamy po cichutku i będziemy się chichrać. Do usłyszenia. pa. 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 za miesiąc. W ostatni piątek Cześć. grudnia. Miesiąca. <laughs> Cześć.